Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z jesiennym vlogiem, także mam nadzieję, że poczujecie trochę klimat tej jesieni. No i myślę, że uda mi się jeszcze co najmniej kilka takich vlogów wstawić. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. No, będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje. Tutaj mogliście zobaczyć trochę z mojego poranka właśnie. Jak piję sobie poranną herbatkę, jadę właśnie na peron pociągiem właśnie do szkoły. Także to akurat jest niezmienne, no ale trochę takich jesiennych elementów już tutaj widać. Na przykład do jedzenia zrobiłam sobie taki pudding i wzięłam cynamonkę. Robię właśnie dzisiaj cynamonki. W tle włączyłam sobie przepis. W sumie mogę Wam podać, z jakiego on jest kanału. Kulinarne przygody. Także wydaje mi się, że powinno wyjść dobrze.
Robimy sobie dzisiaj test czurosów dla psa z firmy Tuftów. Kilka osób właśnie pod ostatnimi filmami, kiedy pytałam, które smaczki mamy przetestować, no to pojawiły się te czurosy. No i też jestem ich bardzo ciekawa. Są to takie kabanosiki właśnie dla psiaków. Tak się prezentuje tutaj skład i opis. No i jako taka słodycz dla psiaka myślę, że fajny pomysł i w ogóle taki kreatywny, bo czurosy to są właśnie takie jakby podłużne gofry, tylko takie smażone na głębokim oleju, podawane na przykład z Nutellą, jest to przysmak hiszpański, także tutaj taka wersja dla psiaków, oczywiście bez dodatków. Przysmaków w paczce jest dość sporo, pieski już tutaj zawołałam i oczywiście jak jedzonko to przyszły, także dam im do spróbowania, już siedzą ładnie, proszę, proszę. Zaneczka chyba chciała połknąć całe naraz, się zakrztusiła. No ale są to bardzo miękkie smaczki. Dam im jeszcze tutaj po pół. Są miękkie, ale nie jak taki typowy kabanosek, bo się tak rwią. Siad. Obrót. Proszę. Także test smaku zaliczony. Skład jest dość średni, bo mamy tutaj tylko 8,5% mięsa, a reszta no to jakieś odpadki rzeźnicze. I mamy też glicerynę, no ale wiadomo, tak jak wspominałam, jest to bardziej taki no taki larytasik raz na jakiś czas, słodycz. Jeszcze po kawałeczku dla mnie. Siad. I proszę bardzo.
Ja już się będę z Wami żegnała. Dziękuję oczywiście za obejrzenie tego vloga. No i zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia!